Pierwszy czerwca to jest odpoczynek. Dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie. Czytamy o tym w Księdze Izajasza, 28 rozdział, 12 wiersz. Przyjacielu, dlaczego się smucisz? Co za pożytek w tym, że jesteś pełen obaw? Przecież znajdziesz się za burtą twego okrętu, którym nie masz mocy kierować. Tak się niepokoisz, jakbyś w rzeczywistości był zarówno kapitanem, jak i sternikiem. Uspokój się i z zaufaniem powiesz stery wielkiemu kapitanowi, a on wspaniale pokieruje okrętem twego życia. Czy myślisz, że cały ten zgiełk i niemilknący szum wokół ciebie znaczy, iż Bóg cię opuścił? Mylisz się, twoje życie mknie do przodu, lecz ster władzy jest w jego prawicy i on kieruje nim według swojej woli. Bóg, jestem, który jestem, jest zawsze panem sytuacji. Uwierz temu, pokój ci, nie lękaj się. Dziś wieczór, Maduszo, chcą ci dać wytchnienie, choć burze nad tobą szaleją. Więc śpi, moje dziecko, chcę dać ukojenie. Ta toń nie jest twoją, lecz moją. Dziś wieczór, Maduszo, chcę ci dać wytchnienie, uciszę mą ręką złośnika. Więc śpi, moje dziecko, chcę dać ukojenie na mój głos, nie twój, on wraz znika. Dziś wieczór, Maduszo, chcę ci dać wytchnienie, ma miłość, ma moc i wśród nocy. Więc śpi, moje dziecko, chcę dać ukojenie nie w twojej, lecz mojej to mocy. Dziś wieczór, Maduszo, chcę ci dać wytchnienie, me niebo pocieszy tęskniących. Więc śpi, moje dziecko, chcę dać ukojenie, ja samo łzy osuszę płaczących. Błagam cię, nie poddawaj się smutkowi. To niebezpieczna pokusa, pokusa bardzo wyrafinowana, z którą wróg podchodzi do ciebie. Smutek zawęża i wysusza serce. Czyni je niezdolnym do przyjęcia łaski. On wszystko wyolbrzymia, nadaje przedmiotom fałszywą barwę i w ten sposób czyni brzemię nie do zniesienia. Boże zamiary w stosunku do ciebie i jego metody dla ich wypełnienia są niedosięgłe w twojej mądrości. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto wszedł w owe odpocznienie, odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg odpoczął dnia siódmego. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 9 i 10 wiersz.